Witam w ostatniej części Walk Through Limbo. Przyznam się, że dużo się męczyłem. Ten ostatni kawałek jest bardzo powycinany, ma tylko 11,5 minuty. Ja już teraz wiem, co muszę zrobić, więc chodziło o to, że lewa kostka, ten blok jest wyżej i mniej czasu potrzebuje, by dolecieć do góry, i w pewnym momencie trzeba było wyłączyć przyciąganie, odwrotną grawitację, by się ten lewy się już złapie, a ten prawy jeszcze nie, i dlatego to tak zadziałało. A tutaj mi się zaczynały pierwsze kłopoty. No, to było totalnie głupie. Nie wiem, czego ja się spodziewałem. Chodzi o to, by wózek, by wyłączyć grawitację, zanim wózek jeszcze uderzy w lewą stronę. O, właśnie do tego momentu. Jeszcze przed tym momentem. I wtedy będziemy mieli ułamek sekundy więcej, by zeskoczyć na dół, pobiec w prawo do krawędzi i złapać się tego właśnie sznurka, co tak dynda. No ja się tu trochę pomęczę. Trochę bez sensu będę skakał w prawo, w lewo. Powinienem to w ogóle wyciąć, ale już mi się naprawdę nie chce, bo już jestem trochę zmęczony tym Limbo. Męcząca gra. Choć fajna. No, huśtamy się. To możecie sobie przewinąć jeszcze tam za minutę czy dwie. Nie będę gadał, bo nie mam o czym gadać. Święta idą. Filmik nagrywałem w grudniu, więc jak go oglądasz w maju, no to żadne święta nie idą. Nudy, Limbo, nudy. Jeszcze troszkę i się uda. No właśnie. Tu mi się przerwało, zacięło mi się nagrywanie, więc za chwilkę się dosłownie przerzuci do kolejnego fragmentu. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wystarczająco jasno, o co chodzi. No, dokładnie to się stało ze mną zaraz po wylądowaniu. Jak się złapię tego sznurka w odpowiednim momencie, to się tutaj ląduje. Co trzeba zrobić? To po prostu zjechać w dół. Wcisnąć skok. Jeszcze raz kontrol. O, tu akurat tego nie zrobiłem. W momencie, jak się leci, tam jest ta strzałka. Trzeba wcisnąć kontrol, by odwrócić grawitację. No, teraz to powinno mi się już udać, tak mi się wydaje. Jump, kontrol i odwróciliśmy grawitację. Tutaj też nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Nie grałem. Miałem nadzieję, że mnie piła nie dosięgnie, co było, jak właśnie widzicie, głupie. Zginąłem z 10 razy, ale teraz już się powinno udać, więc kontrol, szybko przerwę, trzeba jeszcze wyskoczyć zanim zgaśnie i znowu lądujemy i skaczemy w powietrze zanim zgaśnie, łapiemy się i skaczemy od razu, łapiemy sznurek, schodzimy w dół i jesteśmy względnie bezpieczni, ale to kraina Limbo, więc to nigdy nic nie wiadomo. A teraz w prawo pójdziemy, nie w lewo. Limbo, zawracaj. O, dziękuję. I tutaj też kolejny fragment, gdzie męczyłem się bardzo, więc pierwsze co zrobię, to po prostu zginę za chwilę. To odwrócona grawitacja w tym miejscu się kończy, na czas jest, więc nie ma całej wieczności, żeby zrobić to, co trzeba zrobić, więc mi się skończył czas. Zaczynamy jeszcze raz. Ostatni, mam nadzieję. Ostro musiałem ciąć ten filmik, żeby to wiecznie się nie nudziło. Głównie chodzi o to, że ten czas się kończy i musimy to zrobić na dwa razy, może nawet i na trzy razy. Kawałek podciągnęliśmy skrzynkę, teraz ją kawałek podepchniemy. I na wszelki wypadek chyba można... A, zdążyłem, super. I co tutaj robię? No, tutaj robię to samo. I tu znowu jest machine gun, z którym się też męczyłem jak jasna cholera. Zajebiście mnie rozpołowił.
Trzeba trikiem załatwić to urządzenie. Teraz się wyłączy przyciąganie, ale jesteśmy już w górze. Teraz trzeba szybko iść, by nie zgniotło. Uff, udało się. Tu już naprawdę niewiele zostało do końca gry. Patrzcie, na dole znowu jest machine gun. I znowu nie można zaskoczyć od razu, trzeba zaskoczyć po tym 3 sekundach, by się właśnie coś takiego stało. I gitara, i co tutaj mamy? Już sama końcówka, proszę państwa. This is it. I tu też trzeba skoczyć w przepaść. Ups, trzeba skoczyć w przepaść. Więc się rozpędzamy. O, udało się. Ciągle ta grawitacja. No, tu też oczywiście wyciąłem 20 minut męczenia się. Chodzi o to, żeby skoczyć w odpowiednim momencie w tą przepaść z zwróconą grawitacją. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. O, właśnie tak. Przez tę barierę można tylko żywym przejść. To ja już się zamknę. Podziękuję bardzo za uwagę. The Beercast. Przeszło pierwsze walkthrough poza Dead Island. To Limbo było drugie. Nieźle. Dzięki wielkie. Zapraszam do końcówki filmu. Jest jeszcze kawałek. Obejrzyjcie.